Słuchajcie, jesteśmy świeżo po Training Dayu, właściwie treningowym wydarzeniu przed galą MMA 12. No i co myślicie, złem Boxer odwali, co? No, Boxer wychodzi jutro do walki z Cassiusem. Będą się bili po walce wrzosek Don Cassio. No i potężny włodarz Michał Boxer Barn postanowił zaprezentować swoje umiejętności bokserskie. Założył rękawice i co zrobił? Spocił się w 30 sekund, wyprowadzając 5 potężnych ciosów, jak przystało na potężnego włodarza. No i, no, wiecie, no, sami widzieliście, co tam się wydarzyło, tak? Pomyślcie sobie, że rundy, które będzie toczył razem z Cassiusem, będą trwały kilkanaście razy więcej niż te 5 uderzeń, które nam zaprezentował. Natomiast nie wróżymy mu chyba żadnego sukcesu w tej walce, nawet pomimo tego, że Cassius będzie zmęczony po walce z wrzoskiem, ale to o tym za chwilę. Natomiast wszystko niestety wskazuje na to, że tak jak Jacek Murański aktualnie znajduje się w głowie Arkadiusza Tańculi, tak Don Cassio znajduje się teraz w głowie Michała Boxera Barona, więc nie wróżę mu niestety sukcesu w tej walce. Przede wszystkim to, co zaprezentował, no, dajmy mu spokój już w takim razie. Poruszmy jeszcze 2 inne ciekawe tematy, które się pojawiły podczas tego krótkiego treningu pokazowego dla mediów, czyli Jacek Murański, duch wujka Władka, który się wstąpił do Jacka Murańskiego. Pancerna głowa zebrała kilka uderzeń. Jacek Murański właściwie zamiast prezentować swoje uderzenia, po prostu wyszedł i zaprezentował swoją niezniszczalną głowę, latał od lewa do prawa, tam do Michała Robizińskiego nawet 2 razy wystartował, bo czemu nie w sumie, tak? Ktoś stoi na scenie, więc po prostu trzeba go skasować, nie? To jest chyba po prostu nowe oblicze Jacka Murańskiego, osoby, która pokonuje wszystkich na swojej drodze, nieważne kim oni są. No i trzecia jakby kwestia też, którą warto zauważyć, to gigantyczna różnica, jeżeli chodzi o wzrost i zasięg między Don Cassio a Marcinem Polish Zombie Wrzoskiem. Cassio wyższy, Cassio ma dłuższe ręce, Cassio też się zabawił na tym treningu, na tym pokazie krótkim treningowym. Zaprezentował przed sobą, jak skasuje Marcina Wrzoska, później wyszedł Sasza przebrany za Boxdela, czyli z dodatkowym brzuchem. No i pokazał, co jutro się wydarzy w oktagonie, gdzie stoczy 2 walki bokserskie. Co typujemy po tym, właściwie co zobaczyliśmy? No, na pewno wiemy tak. Nie da się załatwić Jacka Murańskiego, uderzając w jego głowę. To jest po prostu niezaprzeczalny fakt, nie do zrobienia. Wygląda na to, że Cassio może jutro mieć 2 wygrane na swoim koncie. No, jedną to na bank. Pytanie, czy ona dojdzie do skutku, bo patrząc po hektolitrach potu wylanych przez potężnego włodarza na tym krótkim wydarzeniu, no, raczej nic z tego, nic nie wróży, żeby w ogóle powalczył o zwycięstwo, albo przynajmniej nie wiem, nie spocił się, tak? Na pewno to się nie wydarzy. Albert Długoszewski, Świat Sportu. Jutro oglądamy galę FMMA 12. Dziękuję bardzo za obecność na dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, zostawianiu, klikaniu w dzwoneczek i zostawianiu komentarzy, tak żebyśmy mogli z Wami sobie podyskutować na tematy, które tutaj poruszamy w odcinkach. No i też żebyśmy mogli nagrywać takie materiały, które są dla Was interesujące, bo feedback z komentarzy i kontakt z Wami, czyli z naszymi użytkownikami, jest bardzo ważny. Trzymajcie się, cześć!